Witam wszystkich serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam wytłumaczyć zagadnienie, a mianowicie jaka jest różnica między skórą suchą a odwodnioną. Są to dwa zagadnienia, które są bardzo popularne, a są też bardzo często mylone. Jest to bardzo ważne, żeby wiedzieć, z którym typem problemu się borykamy, żeby łatwo sobie z nim poradzić szybko i efektownie. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od tego, że obydwa typy skóry mają pewne podobieństwa, przez co łatwo jest je pomylić lub stwierdzić, że w sumie jedno to jest drugie, jedno wynika z drugiego i to jest to samo. Zupełnie tak nie jest. Po pierwsze, wiadomo, że obydwa typy skóry mają to do siebie, że czujemy ściągnięcie na twarzy, czujemy swędzenie, widzimy łuszczenie się takie drobnoopłatkowe skóry. Więc to są takie podobieństwa, które i w jednym, i w drugiej sytuacji występują. Bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, że skóra sucha nie objawia się tylko na twarzy. Skóra sucha jest na całym ciele, czyli również jeżeli mamy przesuszoną skórę na rękach, na nogach, na kolanach, na łokciach, to tak naprawdę będziemy ją też mieć na twarzy. Skóry suche nie są trądzikowe, bardzo rzadko są trądzikowe, raczej są bardzo cienkie, bardzo takie pergaminowe, delikatne i mają tendencję do szybszego niestety starzenia się. Jeżeli chodzi o skóry odwodnione, to jest już zupełnie inna para kaloszy, dlatego że skóry odwodnione bardzo często są skórami tłustymi i skórami trądzikowymi. Jeżeli mamy skórę odwodnioną, to bardzo często będziemy widzieć też różnego rodzaju zaskórniki, niedoskonałości, gdzieniegdzie oprócz tego będą suche płaty. To jest właśnie skóra odwodniona. Jaka jest różnica? W przypadku skóry suchej jest to skóra, która zazwyczaj jest bardzo cienka i ma niedostateczną produkcję sebum. Dlatego, tak jak powiedziałam, te skóry suche raczej nie są skórami trądzikowymi. Skóra sucha, oprócz tego, że jest delikatna, cieniutka, pergaminowa, dosyć szybko niestety się marszczy, właśnie ma zmniejszoną ilość produkcji sebum i dlatego właśnie tutaj bardzo ważne jest, żeby nawilżać najpierw takimi środkami, żeby ją nawilżać i natłuszczać, może tak to powiem. Oprócz tego, że najpierw stosujemy składniki takie jak kwas hialuronowy, jak skwalany, jak substancje, które zatrzymują nam tą wodę w naskórku, dodatkowo jeszcze nawilżyć dobrze jest sobie tą skórę otulić jakimś olejkiem, czymś, co zatrzyma nam tą wodę w naskórku. W przypadku posiadaczy skóry suchej jest to bardzo dobre, jeżeli stosujemy też na noc różnego rodzaju oleje, na przykład na właśnie serum z kwasem hialuronowym lub z niacinamidem. Serum z kwasem hialuronowym to w tym momencie tak naprawdę na rynku jest ogromna ilość. Każda firma ma takie serum z wyższej, średniej, tańszej półki, więc na pewno każdy z Was coś sobie fajnego znajdzie. Ja już wcześniej polecałam Wam z Medicaid serum właśnie z kwasem hialuronowym i z witaminą B5, jak i również The Ordinary ma bardzo dobre, w dobrej cenie serum z kwasem hialuronowym. Makeup Revolution ma tą swoją, mówiłam Wam też o tym, ma tą swoją serię do skóry i ona jest dostępna na Zalando. I oni też mają bardzo fajne serum, właśnie takie żelowe, które są na bazie witaminy B3 albo witaminy B5. The Inklist ma z niacinamidem bardzo dobre serum. I to jest jakby nasza podstawa. A później nakładamy albo, przepraszam, jeszcze nie skończyłam, albo, zdradzę Wam, bo to miała być firma, o której chciałabym Wam nagrać też niedługo filmik, bo ją testuję. Jest to firma, która zaczyna być dostępna w Polsce. Jest to firma aktorki Jessica Alba, na pewno dużo z Was ją zna. Przepiękna kobieta i ona ma markę, która produkuje nie tylko kosmetyki, ale też chemię. Nazywa się Honest Beauty. I są to kosmetyki, które mają przewspaniałe składy. To są kosmetyki, które mają tak wspaniałe składy, że sobie nawet nie zdajecie sprawy. I tam jest taki krem, krem hydrogel, on się bodajże nazywa, to jest taki krem o konsystencji żelu, bardzo mocno nawilżający i on też będzie świetny do skóry suchej, a
na wierzch, że tak to imię tego wszystkiego, można wtedy sobie zaaplikować i fajnie by było jakieś serum oleiste lub po prostu olej. W zależności od tego, kto jaki olej preferuje, mimo wszystko trzymałabym się z daleka od oleju na przykład z oliwek, który jak najbardziej jest dobry dla posiadaczek włosów średnioporowatych, ale nie jest do końca dobry na przykład na skórę, dlatego że może być delikatnie komedogenny nawet dla posiadaczek skóry suchej. Ale mamy teraz bardzo dużo różnych innych olejków różanych. Pixi ma bardzo fajny olej różany, czy nawet takich typowo, w Hebe jest bardzo dużo takich olejków do skóry, do twarzy, z różnego tak naprawdę są to oleje z werbeny, które są dla bardziej takich skór, które gdzieś tam mają może jakąś delikatną tendencję do jakichś wyprysków. Więc jest tak naprawdę tych olejków bardzo dużo na rynku. I bardzo ważne jest, żeby właśnie posiadaczki skóry suchej miały tą możliwość, że najpierw nakładają coś, co będzie nawilżające, a potem to nawilżenie wciskają mocniej w skórę poprzez wszystkie produkty oleiste. Jeżeli chodzi o posiadaczki, posiadacze skóry odwodnionej, tutaj jest to troszeczkę inna para kaloszy. Główną przyczyną jest po prostu to, że w naszej diecie jest nieodpowiednia ilość wody, przez co nasza skóra po prostu nie jest odpowiednio nawodniona, a mianowicie ta woda nie jest jakby dostarczana do bardziej wierzchnich warstw naskórka. I to jest główna przyczyna. Właśnie nieodpowiednia, niedostateczna ilość wody, nieodpowiednia dieta i nieodpowiednia pielęgnacja, czyli taka zbyt ostra pielęgnacja. Najczęściej jest to też w momencie, kiedy dana osoba nie nawilża w ogóle skóry. Często, bardzo często, praktycznie w 85% zdarza się to przy osobach, które mają cerę trądzikową, dlatego że osoby, które mają cerę trądzikową, nie chcą automatycznie nakładać nic nawilżającego, nie chcą nawilżać tej skóry, dlatego że gdzieś z tyłu głowy mają to, że zaraz ich to zapcha przysłowiowo, pojawią się niedoskonałości, będą miały wysyp różnego rodzaju pryszczy i tak dalej. I dlatego w ogóle nie nakładają nic, co może być nawilżającego, tylko nakładają właśnie kwasy albo coś, co bardzo mocno tą skórę przesuszy. Słuchajcie, to jest błędne koło, dlatego że jeżeli nie nawilżymy tej skóry, ja już o tym mówiłam 1500 razy, powtórzę po raz kolejny, to ta skóra będzie produkowała nadmierną ilość sebum, żeby sama się nawilżyła. I przez to właśnie będzie jeszcze gorzej. Dlatego jak najbardziej takie skóry nawilżamy. Jeżeli mamy skórę trądzikową, powinniśmy zadbać o to, żeby pić minimum 2 litry wody dziennie, dlatego że wtedy ta skóra będzie też od środka jakby dobrze nawodniona. Oczywiście każdy powinien pić bardzo dużą ilość wody. Każdy z nas tak naprawdę. Woda jest tutaj niezbędna, jeżeli chodzi o nasz wygląd naszej skóry, jak i o wygląd naszej sylwetki. Ale w przypadku osób, które mają gdzieś tą cerę trądzikową, to pamiętajcie o tym, żeby nawilżać siebie od środka przede wszystkim. Tutaj w tych przypadkach skóry odwodnionej nie nakładamy olejków. Olejki nam nic nie dadzą. Tak jak już powiedziałam, olejki nie nawilżają, tylko natłuszczają, czyli powodują taką okluzję. I co w przypadku posiadaczy skóry suchej jest ok, dlatego że oni ogólnie jakby dostarczają, doświadczają tej suchości na całości swojej skóry, to tutaj rzeczywiście oni mogą się smarować. Jeżeli chodzi o osoby, które mają skóry problematyczne, z taką tendencją może też skór mieszanych trochę, że w tej strefie T widać to przetłuszczenie, a na polikach jest po prostu przesuszenie, to jest kwestia po prostu odwodnienia. Więc tutaj musimy się skupić na tylko i wyłącznie na produktach nawilżających, na czymś lekkim. Czyli tak jak w przypadku skóry suchej, ten pierwszy krok jak najbardziej będzie adekwatny, czyli wszystkie sera z witaminą B5, B3, wszystkie sera z kwasem hialuronowym, to wszystko to, co jest lekkie, w żelowej konsystencji, będzie świetnie nawilżało, nie będzie komedogenne, nie będzie zapychało, a będzie nam tą skórę fajnie koiło dodatkowo i przez to też ta ilość tych zaskórników niedoskonałości się zmniejszy, a dodatkowo pozbędziemy się tego nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia, swędzenia, tego łuszczenia takich suchych placy. Więc o tym trzeba pamiętać. W przypadku skór odwodnionych nie radziłabym używać olejków, dlatego że tutaj rzeczywiście to działanie komedogenne będzie jak najbardziej prawdopodobnie zauważalne.
A więc mam nadzieję, że odpowiedziałam Wam na pytanie i już wiecie, czy macie skórę suchą, czy odwodnioną, czy może nie macie żadnej z nich, bo pijecie dużo wody i odpowiednio dbacie o swoją skórę. Jeżeli tak, to bardzo się cieszę, jeżeli nie, to zapraszam do innych moich filmików, żebyście mniej więcej wiedzieli, jaką pielęgnację, jakie produkty Wam polecam, żeby wyprowadzić konkretne problemy skórne. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, byłoby mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę. I zapraszam też również do śledzenia mnie na Instagramie. Wszystkie linki zostawiam w opisie na dole. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się już w niedzielę. I na szybko jeszcze chciałabym Wam życzyć wesołych świąt wielkanocnych w jak najbardziej rodzinnym gronie. I tak, i tyle. Pa!